przerywnika w stylu właśnie maszyny. Ja zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, tak aby ten czerwony klawisz stał się czarny, oraz zostawienia dzwoneczka, aby dostawać na bieżąco powiadomienia o filmach. Jakby ktoś się pytał o na transmisji na żywo, czemu tak o tym przypominam, mniej więcej to pół godziny, co 25 minut. Bo tak mniej więcej są regulowane początki i końce odcinków zapisu transmisji na żywo. I witacie, te odcinki są właśnie 26-minutowe, 23-minutowe, no różnie. Różnie to bywa. Dlatego też tak o tym przypominam, że na jeden odcinek jest jedno przypomnienie mniej więcej. Też się staram to robić, oczywiście ja o tym przypominaniu zapominam. Ach, to widać, kanał to ma u siebie 620 filmów publicznych, a tylko 173 subskrypcji. No, o czym by tu mówić? Widać może? No, widać, no, bo stacja Bałtyk zdarza. Tam widać morze, zgadza się. Tu jest plaża, a tam jest morze. No, Bałtyk, plaża, no tory też się dziś kończy. Tym razem na plaży. Panie ENP Meng. Nie wiem, jak to prawidłowo przeczytaj, więc możesz mnie poprawić, będę wiedział na przyszłość. Na razie ENP Meng przyszło do głowy. Tak to wygląda. O, nawet przez chwilę ci dwie osoby są na transmisji. Na tylko ENP? A co to jest ENP? Nie słyszałem takiego... Nie słyszałem czegoś takiego jak ENP w swoim życiu. Jest EZT, jest... EZT jest, jest EZT. Czasem Brezyny, ale... Wychodzili z elektrycznych zespołów trakcyjnych szynobusów, ale... ENP? Co to jest za skrót? Nie słyszałem takiego, ale możesz z chęcią napisać, możesz, ja sobie z chęcią przeczytam. Wyjazd jest jak oczywiście na stój. Nie wiadomo, ich przyczyn weźmiemy sobie. Ofniemy trochę czas. A, ENP, no. Dobrze, dziękować. Myślałem, że chodzi tu o co i właśnie z tym, że mówiłem, że koniec trasy. I się teraz ufnąłem w czasie magicznie. Dobrze, ale może być, żebyśmy pojechali, może podjadę trochę pod ten semafor, to nie? Bo już 5 minut stoję na tej stacji.
Czyli to dość się człowiek by się dowiem. 5, 5, 3, 2, 6 gotów. A no to widzicie, dużo nie trzeba było. A zaraz jak będziemy trochę bliżej Bałtyku miasta. To przesuniemy sobie ten. O. 11:50. Niech już pozostanie. Lekcie opóźnienie będziemy mieli, ale nie aż takie, bo ja wiem, że to jest spowodowane tym, że ja się tym debug modem bawiłem, bo nam się nie chciało tyle stać i czekać. Jakbyśmy jechali pionowo, bo na tej stanowi nie ma takich losowych wydarzeń, żebyśmy mogli mieć jakiekolwiek opóźnienia. A chyba już nieraz ją jechałem. Czekam ogólnie na jakieś nowe scenariusze na maszyny. Na przykład jak to jest w Open Race, że można wyjechać nie, z Poznania do Bydgoszczy, z Poznania do Torunia, czyli takie moje okolice bardziej. Czekam z niecierpliwością na takie właśnie scenariusze do tego symulatora, bo Open Rails jest naprawdę nierealistyczny. Jazda w nim godzinę i 30 minut. Dojeżdżając z Poznania do mojego miasta, w którym mieszkam, naprawdę nie jest zbyt przyjemna, bo tam to się tylko bierze ustawia na stawnicie z Dynamaxa ruszając WP09. To już jest maksymalna moc, że się nastawnik miasta ustawi na, nie wiem, trzecią czy czwartą pozycję. I tam nic więcej nie ma. Zaje maksymalna moc i już sobie pociąg sam jedzie i... Mają dużo nagrano, może też... No dużo symulatorów. Mam bardzo lubię Airport CEO sobie pograć. Transport Trevor również lubię sobie pograć, maszynę lubię sobie pograć, Train Simulatora, ATS-a, ETS-a, OMSI 2. Czasami też je sobie w CS-a pogram, to wszystko zależy od dnia, godziny, wszystkiego właściwie. Dużo czynników składowych na to wchodzi. Zresztą można to zauważyć w odcinkach. I grałem wtedy dwa, no ale wiadomo jak to się skończyło. Może mi odpowiedzieli w końcu jeszcze raz na tego maila mojego. Co im napisałem, że się odgłaszam jeszcze po 3 tygodniach. Może mi dadzą tego on-bana za multi-kontakt, których nie miałem zielonego pojęcia. Chociaż mówią, że błąd systemu jest niemożliwy, no. Błąd systemu jest niemożliwy, no. Mi przesłali screena z bota. Botel, który to określił, mi taki dowód przysłali. Kończyła, boty się nigdy nie mylą, nie no wcale. Ja wiem, że to jest pomyłka, czyli błąd to musiał nastąpić, no ale no cóż. Nie wierzę szaremu użytkownikowi, który nagrywał TrainWavera z jednego konta, nie wiem, przez 3 lata? I nie miał takich powodów, żeby nawet robić jakiekolwiek multikonta, bo takich nie było powodów, no ale no cóż. No, też wyświetlenia na moim kanale zaczęły spadać, no bo TrainDrivera nie było. Ludzie, którzy w ciągu tych 173 odcinków z dyżurów w TrainDriverze się nagromadzili. Typowo oglądają tylko TrainDrivera na tym kanale, no niestety. Zaczęli odchodzić, no bo jak to TrainDriver się skończył. No trzeba iść. I tak to bywa. Niestety nie mam znajomości w administracji na TD.
pamiętam, że będziesz, no oczywiście, dobrej nocy. Życzę i mam nadzieję do zobaczenia na innych odcinkach albo transmisjach. Może mój kanał Ciebie zainteresuje. Na razie. Dobrze, a my drodzy widzowie kontynuujemy jazdę. I hamujemy na stacji Bałtyk Katedra. Zdaje się, że mną już nie wyrobił. Przedło 4 się nie wyrobiło. Mam mieć pierwsze drzwi są. Oko spokój. Jeśli nie będzie was uwagi, zachęcam odcinków. Jest mówię 620, więc... Do wyboru, do koloru. O, ty wyłącznik szybki wyrzucił. Na czerwono tu się świeci M coś. A już jest na zielono. Dobrze, więc zostawmy to. Prawda się świeci, to się świeci. My też mamy wiosnę, stój. Pięć, pięć, trzy, dwa, sześć, gotów. A to gotów.
Semafor informuje o ograniczeniu do 40 km na godzinę. Zbliżamy się. Nie do końca tego najmłodszego odcinka też. Proszę więc, to było na tyle w tym najważniejszym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, na razie, cześć, pa.